Volkswagen Touareg. Jest to ten model już po liftingu, czyli ze soczewką skrętną. Czyli mamy tutaj do czynienia z biksenonem skrętnym. I o ile auto jest bardzo piękne i cały czas atrakcyjne, do tego w sferze marzeń wielu osób, na przykład ja się do tych osób zaliczam, chętnie bym przyjął, tak też mankamentem tego auta są lampy, które po prostu już z racji wieku uległy uszkodzeniu. Wewnątrz tego projektora znajduje się lustro, które powinno odbijać strumień światła, i to lustro pod wpływem temperatury żarówki stopniowo się wypala, co powoduje, że lampa coraz słabiej świeci. Tu już mamy lampy po regeneracji, czyli te lustra soczewek zostały wymienione, klosze spolerowane, wnętrze wyczyszczone. Lampa nie skręcała, okazało się, że wadliwy był też moduł skrętu, który został wymieniony. No i aby przedłużyć żywotność tych lamp, czyli aby się tak szybko nie wypalały, zamontowane zostały światła do jazdy dziennej, dzięki którym w dzień będziemy jeździć na światłach do jazdy dziennej, na listwie LED-owej, a nie zużywali technologii ksenon, czyli że zarówno żarówka, soczewka, przetwornica będą oszczędzane w ciągu dnia. Mało tego, jak zaraz Wam pokażę, ta listwa znacznie odmładza auto. To jest sama lampa, jak i całe auto staje się bardziej nowoczesne. Mamy białe światło, mamy powitanie na starcie. Do podłączenia, żeby to prawidłowo działało, do podłączenia z lampy wystaje jeden przewód, który musimy podłączyć pod tak zwany plus po stacyjce, czyli odszukujemy sobie bezpiecznik, gdzie pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki i tam doprowadzamy sobie instalację. Dzięki temu po przekręceniu stacyjki automatycznie ta listwa nam się będzie zapalać, tak? Czyli automatycznie, nie myśląc o włączaniu świateł, listwa nam się zapala. Po włączeniu głównej lampy, czyli już od momentu postojówki, LEDy przygasają, stając się postojówką. Po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie i listwa zaczyna mrugać w kolorze pomarańczowym.